A dzisiaj jest także Międzynarodowy Dzień Herbaty. Czy wiedzą Państwo o tym, że herbata pochodzi z Chin? W różnych częściach, w różnych prowincjach nazywa albo chai, tak? Chai, albo tea. Tak, i po mniej więcej. Oczywiście, mniej więcej to wiadomo, nie znam chińskiego, ale właśnie w wielu językach to jest albo tak jak tea, albo chai po czesku, czy po rosyjsku. Nawet po węgiersku jest tea. Tak jest. Ale u nas w Polsce jest herbata. I skąd to się wszystko bierze? Dwa człony. Herba, czyli zioło. Od ziół. Tak jest, a tea to już z tego chińskiego. I o tym powiedzą nasi goście, eksperci, pani Agata Lisowicz-Wala i pan Tomasz Ignalski, herbatyka.pl. Kłaniamy się bardzo nisko. Dzień dobry. Skąd to, że tak herbata u nas? No to tak jak pan powiedział, tea, czyli zioło herbaty, tak u nas się mówiło, ale nie tylko u nas, na przykład w języku litewskim mamy arbatę. Czy blisko? Czyli dosyć blisko, natomiast u nas słowo czaj też było używane. Stąd też na przykład czajnik, którym zalewa się herbatę. To jest bardzo ciekawe. A z kolei herbatnik do herbaty, prawda? Także Polska jest jednym z bardzo niewielu krajów, gdzie nie ostała się ta nazwa tea lub czaj. Pani Agata już w tej chwili nam serwuje pierwszą herbatę. Co to za herbata, pani Agato? To będzie herbata czarna, czyli ta, którą znamy najbardziej chyba jeszcze od dziecka, z dzieciństwa. Ta akurat to jest herbata czarna z różnymi dodatkami. Przygotowaliśmy herbatę Żar Pustyni, jest w niej taka nuta trawy cytrynowej, czyli troszeczkę będzie nawiązywała do tego, czym pachniało nam dzieciństwo, kiedy mamy i babcie do herbaty dodawały nam cytryny. My jednak nie polecamy tego zabiegu, bo przynajmniej nie do herbaty czarnej. Tak? A dlaczego? Wytwarzają się wtedy takie związki szkodliwe, które niekoniecznie dobrze wpływają na to, co w naszej krwi krąży, i tego zabiegu nie polecamy. Herbatę czarną możemy sobie ubogacić odrobiną miodu albo mleka, tak jak robią to Brytyjczycy. Ale to w takim razie cytryna do jakiej herbaty, jeżeli nie do czarnej? Czy w ogóle? Najlepiej w ogóle. Chociaż my, pracując w swojej herbaciarni, byliśmy tacy, jakby powiedzieć, elastyczni. Tak. Ja lubię na przykład do białej herbaty, czasami troszkę cytryny. Nie broniliśmy, natomiast jest dużo takich zestawów, w których ta cytryna po prostu w środku już jest, i jeżeli smakuje nam taki cytrusowy napar, to warto właśnie taki wybrać. Natomiast generalnie świeżej cytryny do tego herbacianego naparu nie polecamy. W jakiej temperaturze? Jaką wodą herbaty zalewamy? Czarną najlepiej zalać taką temperaturą 96 stopni, czyli powiedzmy, jak zagotujemy sobie wodę, no to jeśli skończy się jej wrzenie, to już wtedy możemy zalać. Więc ja teraz ruszę po czajnik, bo już taką wodę mamy. I ile to mniej więcej czasu może potrwać od tego, jak się zagotuje do... No myślę, że to jest maksymalnie 60 sekund. Aha, po prostu. Czyli to... Tak. I wtedy mamy te 96 bąbelki, stopni. Tak, i już możemy... I jak długo ona się wtedy musi zaparzać, żeby jej spróbować? Herbatę czarną parzymy do 3 minut. Ponieważ później ona już też robi się niedobra. Zaczynają się nam uruchamiać garbniki, czyli też takie związki szkodliwe, goryczkowe. Nie są zbyt przyjemne. Ani zdrowe. Ani zdrowe. Czyli generalnie, czy tak wejdę w słowo, nie powinno się pić tak zwanych dolewajek, czyli na przykład mamy herbatę, dolać sobie trochę ciepłej wody, żeby ją odgrzać i to jeszcze nie jest pić? Do końca też tak, ponieważ prawdziwy susz herbaciany możemy sobie zaoszczędzić, że tak powiem. Są herbaty zielone, które możemy parzyć kilka razy, są herbaty czarne, które też możemy zaparzyć kilka razy, ale warunkiem jest wyjęcie wcześniej tych fusów z tej wody, żeby to nie zostawało, czyli 3 minuty, wyjmujemy te fusy, napar jest dobry i za jakiś czas, maksymalnie do 2 godzin, możemy jeszcze raz sobie herbatę zaparzyć. Te same fusy, a potem już nie. Druga herbata, którą będzie nam pani serwowała? Druga herbata to będzie herbata biała, którą zalejemy znacznie niższą temperaturą, tak, 90 stopni. W tym przygotowany termometr, żeby sobie zmierzyć, ale ten czajnik też nam pokazuje temperaturę wody, którą mamy w środku, więc sobie tam zaraz ją odstawię do miernika, on mi pokaże. I herbatę białą będziemy też parzyć tak od 4 do 5 minut i też wyjmiemy fusy z niej, żeby nie zostawały w środku. A ja mam jeszcze takie pytanie, co my tutaj mamy? Tutaj, co to jest? Ja pokażę, tak, pani pyta. No to jest taka ciekawostka. Kuleczki. To są takie kuleczki, tak. Wygląda jako wspaniały prezent i rzeczywiście tak go można użyć. To są kwitnące herbaty, które możemy zaparzyć sobie na przykład w pięknym, przezroczystym, szklanym naczyniu.
zalewamy podobnie 90-stopniową temperaturą wody. To jest herbata, która jest złożona z białych liści herbaty, z elementów kwiatowych i ona rozkwita nam jak taki piękny, kwitnący kwiat. Troszeczkę to może, nie wiem, 9 sił przypominać taką roślinę górską. Ona się tak pięknie rozkłada i tak sobie... I to jest normalnie do picia. I to jest normalnie do picia. Nie tylko ozdobnie. Nie tylko ozdobnie. Czyli tak. Idealna na romantyczną jakąś kolację czy spotkanie. Może ktoś by cię zaprosił w może. Końcu. Może ktoś by mnie zaprosił na taką romantyczną proszę dzwonić. Herbatkę. Kultura picia ma ogromne znaczenie, bo herbatka oczywiście zalać to trzeba umieć, o czym mówiła nam pani Gata, ale panie Tomaszu, jak to jest z kulturą picia, bo to ma znaczenie też, jak pić herbatę. My jesteśmy tak. Przygotowani, stacja, prawda, tu szybko herbatka. Tak, kultura picia herbaty to jest w ogóle kultura człowieka, bo pierwsze zapiski o herbatycie pochodzą 2800 lat temu. Już pierwsze poradniki parzenia herbaty chińskie. I oczywiście chińskie, czy jeszcze bardziej japońskie ceremoniały to bardzo skomplikowane, wymagające mistrzowskiej wiedzy i wprawy ceremoniały, ale na całym świecie kultura picia herbaty to jest kultura spotkania. Znaczy, aby napić się herbatę, trzeba się umówić, że się spotykamy, że to celebrujemy i właściwie w każdym kraju różnie te ceremoniały wyglądają, ale za każdym razem chodzi o to samo, aby dwóch ludzi, czy większa ilość osób spotkała się, trochę oderwała się od codziennego zgiełku i no, praktykowała uważność na herbacie. Tym się różni herbata od tej kawy, którą dzisiaj zwykliśmy pić na stacjach benzynowych, na szybko w fast foodach, gdzie pije się ją na litry, po to, aby ona troszkę poprawiła nasze ciśnienie i żebyśmy byli bardziej sprawnymi pracownikami. Ale kultura mamy też picia jest zwyczaj, tak? Bo japońskie, jak mówię, jest skomplikowane, ale jak sięgniemy do historii polskiej, to tak, również są zwyczaje. Mhm. Tak, to czy w panu Tadeuszu jest piękny opis parzenia herbaty na dworku, szlacheckich zapraszało się właśnie na herbatkę. I zaproszenie na herbatkę było takim wyrazem zaufania do tej osoby, rozpoczęcia jakiejś może innego trybu znajomości. I to no bardzo żałujemy, że ten zwyczaj trochę zaniknął i my teraz myślimy, że gdzieś ta herbata niedawno do nas przyszła, ale XVIII, XIX wiek, XVII już nawet to w Polsce niestety wtedy herbata była drogim napojem i to wszystkie ceremoniały są związane z tym, że to był bardzo luksusowy towar. Dość powiedzieć, że pierwszy podatek od luksusu właśnie był podatkiem od herbaty. Proszę bardzo. Pierwszy podatek akcyzowy, pierwsza akcyza nie była na alkohol, tylko właśnie na herbatę. Stąd też wszystkie... Teraz też jest akcyza na herbatę? Nie, w tej chwili... Mam nadzieję, że Ministerstwo Finansów nie ogląda. W tej chwili nie, natomiast trzeba powiedzieć, że wszystkie te ceremoniały i zwyczaje były związane z tym, że to był luksusowy artykuł, którego należało podać w pięknej oprawie. Dlatego też ważne jest, gdzie pijemy herbatę. Powrócimy do tej kultury. Pokażemy Państwu również pięknie zaparzoną pierwszą herbatę. Na rower też może być? Oczywiście. Idealny. A jaka? Najlepsza taka, jak się jedzie na rowek, żeby wziąć. Pobudzająca będzie, która najlepiej będzie działała? Bardzo polecamy nie herbatę, czyli mieszanki owocowe, tak zwane herbaty owocowe. Mamy tutaj takie przykłady ze sobą. To jest, są mieszanki, w których najczęściej podstawą jest hibiskus. One też herbaty nie zawierają i można je zmrozić i pić super zimne. Panie Gatko, wrócimy do tego, tylko najpierw pokażemy, jak w tandemie się jeździ, czy taką herbatkę można na tandem również przygotować.